Stand clear of the closing doors. Polonia Express to program poświęcony bieżącym wydarzeniom polonijnym w Ameryce Północnej. Dzień dobry. Po raz 51 odbył się w Nowym Jorku maraton, w którym wzięło udział ponad 50 tysięcy biegaczy z całego świata. Jestem Dave z Ameryki i zapraszam na Polonia Express. Odjeżdżamy. Na cmentarzu w amerykańskiej Częstochowie w Doylestown kombatanci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce złożyli wieńce na grobach w kwaterze wojskowej przy pomniku Ignacego Paderewskiego oraz husarza w dniu święta odzyskania niepodległości oraz dniu weterana. 22 tysiące naszych poprzedników, członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w ramach czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej rzuciło się przez morze, żeby walczyć o wolną Polskę, co było olbrzymim sukcesem. W Perth Amboy w stanie New Jersey odsłonięto tablicę dedykowaną generałowi Tadeuszowi Kościuszce. Gdyby on nie ufortyfikował Saratogi, nie wstrzymał Brytyjczyków idących z Kanady, nie wiadomo, czy byłaby dzisiaj Ameryka. 145 biegaczy z Polski wzięło udział w 51. maratonie nowojorskim. Amerykańskie Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown jest nie tylko miejscem modlitwy i kultu, ale także pamięci historycznej. Ponad 2300 weteranów zostało pochowanych w sekcji wojskowej cmentarza nazywanego Polish Arlington. W amerykańskiej Częstochowie co roku obchodzone są uroczystości upamiętniające weteranów, takie jak Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w marcu, Msza Katyńska i Smoleńska w kwietniu, Dzień Polskich Żołnierzy w sierpniu i procesja z okazji zaduszek i Dzień Niepodległości w listopadzie. W tym roku świętowana była 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Czcimy pamięć tych, którzy oddali życie, zdrowie za wolną, niepodległą Polskę w 1918 roku. Również pamiętamy o tych naszych poprzednikach w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej, którzy w ramach czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej rzucili się przez morze i walczyli właśnie w Europie, w Armii Błękitnej pod wodzą generała Hallera. Patronem mojej rodzimej placówki 12 z Filadelfii jest porucznik Lucjan Fałkowski, który był pierwszą ofiarą, który oddał życie właśnie w Szampanii na froncie I wojny światowej. Historia walki amerykańskiej Polonii o niepodległość Rzeczypospolitej rozpoczęła się w 1917 roku, kiedy to w 50 miejscowościach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie szukano ochotników do Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. Zgłosiło się wtedy ponad 20 tysięcy ochotników. Armia przyjęła błękitny kolor mundurów, stąd zwano ją Błękitną. Ja jestem w mundurze polskiego Legionu Niebieskiego, Legionu Hallera, który walczył właśnie w 20 roku przeciwko nawale sowieckiej. Armia Hallera była najlepiej wyszkoloną, uzbrojoną i wyposażoną częścią Wojska Polskiego. Biały orzeł, złota obwódka i swoim żołnierzom z Ameryki oswobodzona Polska. Taki medal Polska wtedy ustanowiła i każdy żołnierz, który był w Błękitnej Armii, otrzymał taki medal. To są stroje Korpusu Pomocniczego Pań, tak zwane pelerynki. Przyjechałam po to, ażeby tu oddać cześć i podziękować weteranom za walkę o wolność Polski. Tutaj na cmentarzu leży mój mąż, major Wincenty Knapczyk, naczelny komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, jak również mój brat Kubowicz Józef Wachmistrz, który walczył z generałem Maczkiem. Komendant Knapczyk był ranny pod Monte Cassino. Kiedy mogę, to zawsze przyjeżdżam do amerykańskiej Częstochowy w związku z pięknymi świętami, które są poświęcone naszym weteranom. Ja piszę o ludziach, którzy się znaleźli na Syberii. Jest książka poświęcona dzieciom syberyjskim. Teraz ma się ukazać bitwa o Monte Cassino. Trzymajmy kciuki, bo
weterani właśnie sponsorowali tłumaczenie. Zrobił to profesor Kraszewski, bardzo piękne tłumaczenie i prawdopodobnie niebawem się ukaże. Podczas II wojny światowej w amerykańskiej armii służyło około 1 000 000 żołnierzy, którzy byli Polakami albo mieli polskie korzenie. Polonia amerykańska kształtuje pozytywny wizerunek Polski w USA i broni jej dobrego imienia. Funduje nie tylko pomniki i pamiątkowe tablice, ale również angażuje się w ochronę już istniejących symboli polskości. W ostatnich latach Polonia amerykańska obroniła nazwę nowego mostu w Nowym Jorku, Kościuszko Bridge, kiedy to część radnych miejskich postulowała o wprowadzenie skróconej nazwy K-Bridge, most K. Ustawiła pomnik Tadeusza Kościuszki przy tym moście i zainstalowała tablice informacyjne o polskim generale na głównym pylonie mostu. W Jersey City powstrzymała władze miejskie przed przeniesieniem pomnika Katyńskiego w mniej eksponowane miejsce. Najnowszą inicjatywą jest odsłonięcie i poświęcenie tablicy na cokole pomnika Tadeusza Kościuszki w parafii świętego Jana Pawła II w Perth Amboy w stanie New Jersey z informacją o jego zasługach w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Miałem dzisiaj zaszczyt reprezentować państwo polskie na uroczystościach odsłonięcia tablicy i odremontowanego popiersia Tadeusza Kościuszki przy parafii świętego Jana Pawła II w Perth Amboy. Z tej okazji chciałbym serdecznie podziękować kadetom Pułaskiego i wszystkim środowiskom polonijnym w Perth Amboy i w New Jersey za ufundowanie tej tablicy i za odrestaurowanie tego pomnika, który jest ważnym świadectwem ponad 100-letniej obecności społeczności polskiej w tej części Stanów Zjednoczonych. Mamy zaszczyt tutaj jako Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej uczestniczyć w tym malowniczym miasteczku w środkowym New Jersey przy polskiej parafii w Perth Amboy w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej wielkiemu Polakowi, generałowi Tadeuszowi Kościuszce. Pierwszy walczył pod hasłem za naszą wolność i waszą wolność. Tutaj w Stanach Zjednoczonych o niepodległość Stanów Zjednoczonych również walczył o niepodległość Polski. And it's a pleasure to be here today to honor the memory of a great American and Polish patriot, Tadeusz Kościuszko was a man whose life symbolized freedom and the fight for freedom. Gdyby on nie ufortyfikował Saratogi, nie wstrzymał Brytyjczyków idących z Kanady, nie wiadomo, czy byłaby dzisiaj Ameryka. On był kolegą Jeffersona, który pisał Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Jefferson przeczytał traktat Gomulickiego, profesora Gomulickiego z XV wieku, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, nazywał się Great Revelator i wyjął część tych artykułów do obecnej Konstytucji Amerykańskiej. We are most grateful to the Pulaski cadets who took this project on to refurbish the monument and after more than 120 years to place a plaque on the monument that honors the memory of Tadeusz Kościuszko, a hero of both continents. Uczestniczyliśmy w Akademii zorganizowanej przez Młodzież Szkolną. Akademia była bardzo ładnie zorganizowana i cieszymy się, że młodzież z tak dużym zaangażowaniem deklamowała swoje utwory, śpiewała piosenki i jednocześnie dała nam nadzieję, że przyszłe pokolenie polonijne będzie godnie reprezentować interesy naszego kraju i Polonii amerykańskiej. Pomnik Tadeusza Kościuszki w Perth Amboy ma już 128 lat. Powstał w 1894 roku w stulecie powstania kościuszkowskiego. Jego budowę zainicjował ksiądz Stefan Szymanowski, który przybył do Perth Amboy 25 kwietnia 1892 roku, by wybudować kościół dla licznej Polonii w tym mieście. W nowojorskim szpitalu zmarł Maciej Kosowski, autor przeboju 20-latki. Jako piosenkarz, trębacz, kompozytor i aranżer odnosił wielkie sukcesy w Polsce w latach 60.
Był wokalistą i muzykiem zespołu Czerwono-Czarni. Wylansował z tym zespołem wielkie przeboje, Agatko Pocałuj, Dwudziestolatki i wiele innych. Jego piosenki nuciła cała Polska. Dwudziestolatki, to ja i ty, zapytające, jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nie będzie nigdy więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme nieba. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. W 1969 roku wyjechał na stałe do USA ze swoją amerykańską żoną. Występował w klubie Lorelei na Manhattanie. W 1978 zaangażował się jako trębacz w inscenizacji rock opery Jesus Christ Superstar. Później związał się z Jimmy Starr Orchestra. Jak wyjeżdżaliśmy za granicę, to płaca była tak tragicznie mała, że było bardzo trudno coś kupić. Mnie się udało, jak wyjechaliśmy po raz pierwszy do Ameryki w 1966 roku, kupić amplifier. I potem Czesiek Niemen ode mnie kupił, bo mnie nie był potrzebny amplifier, bo w tych czasach tylko śpiewałem i grałem na trąbce. Przed wyjazdem pracowałem dla Polskiego Radia Studia Rytm i tam napisałem 30 piosenek, z których wiele ja nagrałem, a także inni piosenkarze. Na przykład Nie mówię żegnaj nagrał Jacek Lech, a Kasia Sobczyk wystąpiła w telewizji śpiewając moją piosenkę. Hulewicz nagrał Nie pytaj już, którą napisałem. A Frąckowiak nagrała również jedną z moich piosenek. Potem kto jeszcze? Ala Eckstein miała wielki przebój, który napisałem dla niej. I tam inni jeszcze piosenkarze. Pod koniec życia Maciej Kosowski nie zajmował się zawodowo muzyką. W 2012 przyjechał do Polski. Wystąpił na jednym koncercie w trakcie święta swojego rodzinnego miasta, Grudziądza. W tym samym roku ukazała się płyta Kosowskiego zatytułowana Czy pamiętasz nas dwoje? Jego syn obecnie mieszka w Japonii. Po raz 51 odbył się w Nowym Jorku maraton, w którym wzięło udział ponad 50 tysięcy biegaczy z całego świata. Maratończycy wystartowali na wyspie Staten Island, przebiegli mostem Verrazano Bridge na Brooklyn. Przebiegli przez polską dzielnicę Greenpoint i most Pułaskiego, po czym pokonali najtrudniejszy etap, czyli biegnięcie na bardzo stromy most Queensboro Bridge łączący Queens z Manhattanem. To tak jak biec na 15 piętro budynku. W tym roku w nowojorskim maratonie wzięła udział rekordowa liczba biegaczy z Polski. Jedyna akredytowana polska firma ze Szczecina otrzymała w tym roku 145 pakietów startowych przeznaczonych dla osób nieposiadających wymaganych wyników czasowych. Polscy maratończycy musieli pokryć koszty pakietu startowego, przelotu, zakwaterowania i wyżywienia w sumie około 3000 dolarów. Przy temperaturze 23 stopni i wilgotności około 90% Nowy Jork zamienił się w duszną szklarnię. Takie warunki pogodowe sprawiły, że większość uczestników maratonu dosłownie walczyła o to, by pozostać na trasie. Nigdy wcześniej nie było tylu interwencji medycznych, a na ostatnich 200 metrach przed metą zemdlało aż 8 osób. Na liście wyników maratonu polskie nazwiska pojawiają się dopiero na miejscach 103, 126 i 131. Wygranie z Kenijczykami w tak trudnym maratonie graniczy z cudem. Najszybszy wśród panów okazał się Kenijczyk Evans Chebet, a wśród kobiet triumfowała jego rodaczka debiutująca w maratonie Sharon Lokedi. Na mecie czekało na oboje Kenijczyków po 100 tysięcy dolarów nagrody. Zapraszam na kolejny odcinek Polonia Expressa 2 tygodnie. Będzie się działo.